Dobry wieczór wszystkim, świeżo po majówce. Widać mnie i słychać, wydaje mi się. Ok, w takim razie zaczynamy. Tylko jeszcze mi powiecie, czy mnie widać i słychać? O, widać, dobra, dzięki. No to lecimy. Piąty element wita.
No, witajcie już wszyscy. Mam nadzieję, że się za mną stęskniliście. Dzisiaj na świeżo poopowiadamy, co tam było na majówce. Było fajnie. Ci, co nie byli, nie mogli być, niech żałują. No niestety. 100 osób było. Także naprawdę dopisała frekwencja. Porobiłem troszkę zdjęć, porobiłem troszkę filmików. Także coś nieco będę mógł wam pokazać. Za chwilę. Ustawiam to. Klimaty ogólnie były super, naprawdę jest świetnie w Bieszczadach, kochani, jest naprawdę fajnie. pokażę wam najpierw trochę zdjęć. O. Trochę zdjęć, zobaczycie co i jak. Ja byłem pierwszy raz w Bieszczadach osobiście, wcześniej jeszcze nie byłem. No i mam nadzieję, że jeszcze wrócę. No, witajcie, witajcie. Widzę, jeszcze się witacie. Mi również miło was wszystkich tutaj gościć. Także oglądajcie, zobaczcie. To akurat jeszcze jak dojeżdżaliśmy. Może ja to troszeczkę zmniejszę. Nie będzie to takie... Nie będzie to takie wielkie. O. Nie, tak. Już robimy, dobra. No i dobra. Tak, no to kto był w Bieszczadach, to wie, to widział. Ale jest bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. To jest miejscowość, w której byliśmy, tak? Smolnik. Całkiem niedaleko tu. Tutaj klimaty tej miejscowości akurat. Drewniane mosty. Słuchajcie, u nas był drewniany most kiedyś tutaj w Rawsku, ale to bardzo dawno temu. Nie wiedziałem jeszcze, że takie drewniane mosty, o proszę, są użytkowane, także ciekawostki. Strumień, w którym się kąpaliśmy. Było naprawdę fajnie, było naprawdę cudownie, mówię wam. To po prostu, to jest akurat tutaj jeszcze pierwszy dzień, kiedy to wszystko jeszcze nie było takie rozwinięte, widzicie. Ale w ciągu 2-3 dni, zresztą widzicie, co się dzieje wszędzie, w całym kraju. Rozwinęło się wszystko. Taka cerkiew nawet, widzieliśmy taką cerkiew, zwiedziliśmy sobie. O, proszę. I zaraz wam pokażę fajną rzecz w tej cerkwi. Ja mówiłem tam wszystkim, ale nie wiem, czy ktoś jeszcze się tam udawał poza nami. Zobaczcie, to wszystko jest naprawdę, to wszystko jest ręcznie malowane, takie stare, fajne. Udało nam się w niedzielę tam pójść. Udało nam się tam dostać akurat przed mszą, godzinę przed mszą byliśmy, udali, czy nawet półtora godziny przed mszą. Naprawdę to jest majstersztyk. To, co jest tam, te ornamenty, które tam są wykonane. Zobaczcie to. Zobaczcie. To są tak żywe kolory, te wszystkie tutaj farby, te farbami namalowane, te tło niebieskie, te pomarańcze. Tu z tyłu to słońce, zobaczcie, jakie jest wielkie. Przepraszam. Także no, piękna sprawa. I połączenie przeróżnych elementów, tak? Czyli tutaj jakieś takie gwiazdki fraktalne takie jakieś, o ta na przykład. Tu jakiś taki krzyż. Jest pełne symboliki. Normalnie te cerkwie to są niesamowite. Zobaczcie tu. Ten symbol nawet. Taki krzyż. To taka ciekawostka. O.
I na koniec jeszcze Wam pokażę tej literki zaraz fajną rzecz. Tu też przy wejściu jest takie coś właśnie na suficie. To też jest taki kształt. On ma swoje promieniowanie. On ma po prostu pewne zadanie, ma coś tam wywoływać. Napisy tutaj widzicie w rogach, tak samo te ornamenty. To wszystko nie jest przypadek, że to tam, przepraszam, się znalazło. Nawet to słońce, tu gdzie wierni przebywają. I zupełnie inne słońce widzicie, takie wielkie, tam gdzie przybywa kapłan z kielichem w środku. Także, o, i to jest wejście, zobaczcie, to jest na suficie, w wejściu, tutaj drugie zdjęcie, popatrzcie. No jak myśmy to zobaczyli, to po prostu szczęki nam opadły. Także, komuś coś to mówi? Dobra. No, krzyż ten prawosławny, tak? Dzwonnica. Ta dzwonnica normalnie działająca dzwoni tymi dzwonami. A nie wiem tylko, dlaczego akurat tu na kościele był taki krzyż. Już nie z tym takim przełamanym, przechylonym tym poprzeczką, tylko taki zwyczajny. No i słuchajcie, tam ludzie trzymają normalnie w zagrodach pawie. Zobaczcie. Robiłem też parę zdjęć właśnie. Te pawie są niesamowite. Rozmawialiśmy z Maciejem. Normalnie odganiają żmije i zjadają w ogóle te żmije. No i koniki. O, tutaj zastroszony paw, tak? Udało mi się sfotografować. Ten to nas odganiał. Tu akurat się tyłkiem odwrócił. Ale tu się już obracał i nas gonił. O, odganiał nas od tego. Jak pies pilnuje gospodarstwa. No, także mam taką ładną fotkę, widzicie, pawie. No i tak te dolinki tak mniej więcej wyglądają właśnie. Płynie sobie taki strumyczek. I tutaj było to miejsce, gdzie myśmy byli, gdzie się zebraliśmy. To akurat było bodajże, tak, to była niedziela wieczór, palenie Agnichotry. Palenie Agnichotry mieliśmy przy ognisku. No i później była debata, która po 2 dniach wybuchła niejako z nową siłą przy ognisku. Kolejny raz, także bardzo owocna zresztą debata, bardzo, bardzo burzliwa debata. Na początku może nie była aż tak burzliwa, bo nie wszyscy odważali się zabrać głos. Zresztą ja sam też miałem tylko siedzieć i słuchać tak w założeniach. Widać tutaj większość twarzy, widać Mikołaj siedzi, Łukasz siedzi, tu jest Marta, tu jest Joanna, siedzi tyłem akurat w tym momencie, ale tu zaraz będzie widać. No nie są wszyscy zgromadzeni, bo to akurat to był pierwszy dzień, to dojeżdżali ludzie, to w poniedziałek, we wtorek jeszcze dojeżdżali, o, Anita też siedzi, także jak widzicie, wszyscy obecni. No i tutaj paliliśmy. Tu jest palenie Agnichotry, zaczyna się. Maciej. Proszę bardzo. O zachodzie słońca. Nie miałem wtedy kamery ze sobą, to już tak było ciemnawo, nie wiem nawet, czy by nagrało. Także no nie mam nagrania, bo Maciej tam nucił to wszystko, intonował. Przepraszam, tą modlitwę przy tym. Ale było fajnie, naprawdę. Później na drugi dzień widzicie ten krąg. My budowaliśmy ten krąg właśnie w niedzielę. Tutaj są trzy takie kręgi. Usypywaliśmy je z ziemi. Później ten krąg budowaliśmy, posypywał Maciej trocinami, żeby to było lepiej widać, ugniatane było później. Chłopaki i dziewczyny ugniatali. No i
Bieszczadzkie klimaty, tak? Ogólnie rzecz biorąc, spaliśmy w trzech miejscach w zasadzie. W tym jednym miejscu, jeszcze cofnę, tutaj w tym jednym miejscu, widzicie, to jest taka, zaraz zresztą pokażę wideo, to może będzie lepiej widać tam na którymś filmie. O, tutaj to jest taka łąka, tu są pola namiotowe, tak? Bardziej w lewo na tym zdjęciu, tam jeszcze jest cały, to jest ta chryszczata, tak? Tam w lewo jest budynek, jest stołówka i normalnie są pokoje, łazienki. Także tak mniej więcej to wyglądało. Jeszcze przejdę dalej. Tak. I tutaj akurat szliśmy do trzeciego miejsca, bo jeszcze było we wsi drugie miejsce, to była taka chata, tam był numer 21, tam też były pokoje i tam spała część ludzi. No i część ludzi spała w ogóle całkiem wysoko, daleko, bo to było dobre z 5 km od Chryszczatej. Tu widać, o, na górze w schronisku, pokażę wam schronisko. Do schroniska udaliśmy się, niemiłosierny upał, bo gorąco było niemiłosiernie, naprawdę. Ale no, te widoki to po prostu wynagrodziły wszystko. No i zajęcia później, super zajęcia. W ogóle zaraz wam za chwilę pokażę wam to schronisko samo w sobie. Dla mnie to był po prostu jeden z celów wyprawy, z tego względu, że za chwilę coś zobaczycie. Coś ciekawego. Coś fajnego. No i te krajobrazy, tak? Ja po prostu uwielbiam takie krajobrazy. Dla mnie to jest coś wspaniałego. Przepraszam. No i droga pod górkę. Tu pokazane w drugą stronę, jak to tą drogę właśnie podchodzimy. Tu już tak w zasadzie płasko jest na tej części. Tutaj w tym lasku, to tam się idzie bardzo stromo. Oj. Katorga była. No i tak wygląda ta nasza dolina, nie? Jakby się cofnąć, to tutaj za lasem gdzieś jest ta chata numer 21 i jeszcze tam kawałek dalej trzeba iść, to jest właśnie ta Chryszczata. Także no widzicie, dosyć duży dystans. Ale ci, którzy spali w schronisku, mówią, że po prostu klimat niesamowity, widoki niesamowite. Rano, jak się wstawało, to po prostu tego się nie da porównać z niczym innym, nie? Trzeba po prostu w to miejsce pojechać, trzeba tam być i trzeba to zobaczyć, żeby no, to ja, co, no mi brakuje słów, żeby wam to opisać, no bo co ja tu mogę powiedzieć? Nie jestem poetą, musiałbym być poetą chyba, żeby to opisać. No i schronisko, bardzo fajne, bardzo przyjemne schronisko, w bardzo fajnym miejscu, powiem wam. Także nawet jakbyście chcieli tak osoby pojechać, przypuszczam, że to by było też właśnie bardzo fajna sprawa. I to jest właśnie to, co ja w schronisku. Tygryski lubią najbardziej, tak? Czyli glina. Glina, jeszcze raz glina. Tam jest wymurowany w tym schronisku taki piec. Zobaczcie. To jest od tyłu akurat. To są wyczystki różne i takie kanały wentylacyjne. To jest ten piec. O. Tak? To jest ten piec. Udało nam się dojść, jako jedni z ostatnich doszliśmy i załapaliśmy się na obiad. Także to jest Marta. O, proszę bardzo, Marta. Zaraz Marta po obiedzie właśnie prowadziła tu zajęcia z rysunku. Uczyła, jak wyłączać lewą półkulę. Bardzo fajne zajęcie, także no super. Ja wspominam, naprawdę bardzo fajnie. I to jest ten piec właśnie tu od przodu teraz widoczny, tak? Czyli tu są paleniska, widzicie? Dla mnie to była po prostu super sprawa. Ja tam poszedłem właśnie głównie dla tego pieca, ale przy okazji jeszcze te zajęcia też były bardzo ciekawe. Z Martą właśnie. Majówka ogólnie, że biorąc tutaj czat, jednym okiem śledzę czat, majówka jest do niedzieli, tam jeszcze są, tam są ludzie. Ja po prostu musiałem wrócić wcześniej, bo nie miałem więcej wolnego. No w związku z tym, że wróciłem wcześniej, no to postanowiłem podzielić się wrażeniami i zdjęciami, tak? Bo was tak bardzo lubię. Także, a oglądajcie z zapartym tchem. O, zobaczcie, to jest po prostu, no ten piec to jest naprawdę coś wspaniałego. I taki piec to jest super sprawa.
Tu z tyłu za chłopakami to jest zapiecek w ogóle. I jak się tu pali w tym, to te kanały są tak fajnie ułożone, że ten zapiecek się nagrzewa. To, co wam mówiłem przy okazji ogrzewania w tym warsztacie, ten właśnie racket stoł, to bardzo coś podobne, podobna konstrukcja. Widzicie, tu są schodki, tyk, 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 tyk do góry. Można sobie wejść i się na ten zapiecek uwalić, tylko że on jest naprawdę gorący. Przepraszam. Także trzeba uważać. O, tu jeszcze z tej perspektywy. Garki, pełna patelnia, nie? Nie, no, klimat był po prostu niesamowity. Warto jechać. Jeżeli będzie powtórzenie majówki, bo może w lipcu być, to gwarantuję, że jadę, także. I zachęcam wszystkich zainteresowanych, jeżeli by faktycznie chcieli, to jest wspaniała rzecz po prostu. A tu już zajęcia na wolnym powietrzu po zjedzeniu obiadu. Siedzimy sobie wszyscy razem i rysunki rysujemy. Rysowaliśmy swoją dłoń, patrząc z góry w trójwymiarze staraliśmy się narysować. Niesamowicie trudna rzecz, powiem wam. Nigdy nie próbowałem, a na tych zajęciach dlatego tak chętnie poszedłem na te zajęcia, bo chciałem po prostu zobaczyć, jak to jest, jak to faktycznie spróbować. Samemu się tak może człowiek, tu Marta o rozdaje, w trakcie rozdaje tacki do rysowania. Na tych tackach flamastrami malowaliśmy właśnie tą dłoń. Także widzicie, wszyscy pilnie pracują, rysują. Tu nawet widać Mikołaja. O, proszę, Mikołaj też był, rysował tam. Rysowaliśmy też konia, ale rysowaliśmy w taki specyficzny sposób, żeby załączyć prawą półkulę, a wyłączyć lewą półkulę z udziału w tym wszystkim. Także no, niesamowita sprawa. Powiem wam, pierwszy raz w ogóle coś takiego robiłem. Przepraszam. No i jeszcze trochę zdjęć. Ja to jestem taki zwariowany na tym punkcie, w związku z tym krajobrazy, jak widzę jakieś, to od razu fotografuję. Widzicie, tak to mniej więcej wygląda. O, jeszcze tak, schronisko. Zobaczcie, to jest z bali drewnianych zrobiona chata. Zobaczcie, jak fajna. Pokryty dach tym gontem takim osikowym. Super sprawa, naprawdę. No, kurczę, klimat jest niesamowity. No i połonina jeszcze, nie? Tak to wygląda właśnie. I jeszcze na koniec schronisko. Tak, i tutaj są właśnie pokoje, widzicie? Na dole są pokoje, z tej strony, tutaj na górze są pokoje, także tam sporo ludzi dosyć spało. No. A, o, tutaj o! Jeszcze widzę, wgrałem zdjęcia, to sobie zrobiliśmy na koniec ostatniego, jak ja już wyjeżdżałem. To ci, co byli, poprosiłem, żebyśmy stanęli i zrobiliśmy sobie takie grupowe zdjęcie. O, tu lepiej widać. No, wspomnienia zostaną, także mi aż zapiera, po prostu gardło mi ściska. Ciężko mi mówić w tym momencie, bo po prostu człowiek patrzy i sobie przypomina, jak było. Także kochani, to trudno powiedzieć, trudno w ogóle powiedzieć cokolwiek, bo to najlepiej po prostu pojechać faktycznie i być. Troszeczkę organizacyjnie może niedociągnięte było, bo to no wiadomo, pierwszy raz organizowana jest tak duża impreza, ale było naprawdę super, było fajnie. Ja myślę, że oczywiście, proszę nie zwracać uwagi na to, że jestem taki zarośnięty na tym zdjęciu. Wyogoliłem się dopiero jak do domu wróciłem. Tak, tutaj znajomości zawarte, jak widać. Tu jeszcze więcej znajomości zawartych. Tak, Mikołaj się wycwanił, tak, i jak się żegnam, to stanął sobie na ławce, żeby być wyższym ode mnie. Bo co się okazało? Ja jestem w ogóle wysoki, tak? Ja mam 1,94 m wzrostu.
1,94 wzrostu mam, kochani, i po prostu wszyscy się zdziwili, jak mnie zobaczyli, myśleli, że ja jestem w ogóle niski. A tu wyszło, że nie. Przepraszam. O, tu widzę pytanie na czacie, jaki jest adres schroniska, kochani, widzicie, to nie wiem, jaki jest adres schroniska. To już bardziej do Macieja Dziubli trzeba by pytanie kierować. Jutro, jeżeli będzie... O, ktoś podał adres chyba. No, o, Smolnik nad Osławą. Schronisko 38. No, komacie. Dziękujemy. Oczywiście niezawodna Ania. No, także... Także jak widać było naprawdę fajnie. Naprawdę fajnie było. No i dobiegliśmy do końca. Pierwszego dnia po przyjeździe mieliśmy... O, coś mi się zacina internet. Dobra, to podłączam troszkę. O, dobra. Już wszystko właśnie mówię, co i jak. Bo widzę, że znajomi ze zdjęcia się odzywają. Pozdrawiam od razu Agatę, Łukasza, pozdrawiam Anię, bo widzę, że jesteście. Słuchajcie, kochani, robiliśmy spiralę ziołową, już wszystko pokazuję. Niecierpliwi jesteście, co? Robiliśmy, było bardzo ciekawie. Pierwszego dnia, no to wiadomo, pierwszego dnia po przyjeździe to po prostu było powitanie. Ja tam nie za bardzo się udzielałem, bo nawet powiem wam szczerze, trema mnie trochę wzięła. Tak, możecie wierzyć w to lub nie, ale tak było. No i później, no później już było tak fajnie. Ognisko rozpaliliśmy, przy ognisku sobie posiedzieliśmy, trochę porozmawialiśmy. Niedziela była taka, że przygotowaliśmy te kręgi, zrobiliśmy agnichotwę. I tą debatę mieliśmy. Poniedziałek natomiast, oczywiście codziennie rano były zajęcia z Maciejem, to takie na łonie przyrody, na takiej górce, właśnie tam przy chacie 21. Później dalej były zajęcia z Jackiem i ze mną. Po Jacku ja byłem, tam miałem jakieś swoje rzeczy. I na koniec jeszcze Marta. Takie rysunkowe, tak? A dodatkowo po prostu były takie zajęcia właśnie wieczorne jeszcze, czyli w poniedziałek na przykład były te tańce szamańskie. Niesamowite te były. Niesamowita sprawa, bo takiego biegania to ja nigdy w życiu chyba nie doświadczyłem. Przez 2,5 godziny bieganie non-stop to jest po prostu... No, sprawa nieziemska. No i we wtorek robiliśmy spiralę ziołową. Pokażę wam troszeczkę, co i jak tutaj. Teraz tutaj załączę, co nieco. A, tutaj mam troszeczkę wideo. To pokażę wam wideo. Dobra. O. No. W tym miejscu, gdzie mieszkaliśmy, przepływał taki drugi strumień. Co to, nie chcę pójść. O! Taki strumień pod samymi oknami nam przepływał, zobaczcie. Też super sprawa, naprawdę. To tylko w górach możliwe, nie? I tutaj nagrałem na temat strumienia. Będziemy rozmawiać w przyszłym tygodniu na temat wody w ogóle i tego, co się dzieje w strumieniu. Dlatego ja to nagrałem, żeby wam pokazać po prostu pewne rzeczy. No to taki mieliśmy strumień za oknem. I w tym strumieniu też się pluskaliśmy, tylko że tam w lewo, tam trochę wyżej. O, tu będzie pokazane właśnie, o, bardziej tę stronę, tam jest taki most i pod tym mostem.
Tam dużo fajniejsze. Kolejny film, proszę bardzo. I tak wygląda tutaj właśnie to miejsce, tak? Tu przy wjeździe samochody sobie parkują. Natomiast o, tutaj jest taka duża, duża łąka. Stoją namioty, o, tu się wszyscy namiotami rozbijali. Za tymi namiotami mieliśmy natomiast, ja troszkę cofnę, o, za tymi namiotami, tam z tyłu zbudowaliśmy właśnie to koło do tych tańców szamańskich, kręgi. Tak. No tu jeszcze jest troszeczkę na temat strumienia. To ja sobie tutaj to nagrywałem, tak. No ale to przewiniemy, bo to akurat nie jest w tej chwili nam lotnicze potrzebne. Dobra, przejdziemy do budowania spirali, proszę bardzo. I tutaj przy chacie 21 postanowiliśmy zbudować spirale dla właścicieli. O, pytanie, czy deszczu nie wywołaliśmy? Wywołaliśmy deszcz, bo później przyszła burza, ale to już jak ja wyjechałem. To udało mi się po prostu chyba uciec przed tą burzą. Chociaż wolałbym ją zastać, bo dużo lżej wtedy. No dobra. Tutaj w tym miejscu, w narożniku, właścicielka powiedziała, że możemy ewentualnie sobie coś tam zrobić, możemy taką spiralę zrobić. Ona nie miała pojęcia w ogóle, co to będzie nawet, tak szczerze powiedziawszy. Później jak poprosiłem ją i jak już skończone było wszystko i wszystko jej wytłumaczyłem, pokazałem jej, to po prostu oczy jej wyszły na wierzch. Ale zobaczcie po kolei, jak to nam tutaj szło. Jak widzicie, pogoda była wspaniała. Naprawdę pogoda nam dopisała. Anita bardzo chętnie pracowała łopatą, proszę bardzo. I tutaj ci po prostu, którzy byli chętni, a nie chcieli iść na zajęcia z Jackiem, bo zajęcia były po drugiej stronie tej osoby, która to filmowała. Dobra, zatrzymam to na chwilę. Zajęcia były po stronie pleców, tam przez drogę trzeba było przejść i na górkę pójść. To pozostałość po majówce. Rasa porządnie, dzięki. Dzięki za radę. I te osoby, które nie chciały iść akurat z Jackiem, nie miały jakiejś potrzeby, po prostu zostały tutaj i postanowiliśmy przygotować już grunt i tą górkę pod zrobienie spirali, tak? Właściciel nie chciał tego pieca chlebowego, no bo nie chciał, no. Tam w zasadzie taka gliniasta ziemia wszędzie, powiem wam. Ale to jest taka dosyć urodzajna glina. I bardzo fajnie się robi w tej ziemi. Ja to akurat lubię taką ziemię. No i tutaj na przykład idziemy do strumienia, bo tu zaraz obok jest strumień po drugiej stronie. Do strumienia idziemy, żeby tam z brzegu, powiedzmy, wziąć trochę kamieni. Tu w ogóle wszędzie pełno kamieni leżało. Nawet nie trzeba było w zasadzie iść do strumienia, bo tutaj w dole, za tym sznurkiem, jak trzymam sznurek, to tam w dole, jest takie rumowisko było i tam nawet z tego rumowiska te kamienie można było sobie pozbierać. Także... O, i tutaj zbieramy kamienie, proszę bardzo. Bierzemy. Żeby one taką... O, coś w tym stylu, taką barierkę jakąś tam, żeby takie wielkie to nie, za duże. Za duży, nie, takiego nie bierzcie, za duży. Jakby z niego były trzy, to tyle dalej. No także widzicie, o, komenderuje, nie? Także... Widzę, że na chwilę zatrzymam, bo padło na czacie pytanie, czy bym zamienił pomorskie na Bieszczady. No nie zadawajcie mi takich pytań, kurda chata. Piękne są Bieszczady, naprawdę są piękne. No nie, nie odpowiem na to pytanie, no. Musiałbym rok pomieszkać w tych Bieszczadach, żeby zobaczyć jaka zima, zobaczyć jakie co, jaki klimat już jest przez cały rok, powiedzmy.
Z tego co byłem przez te kilka dni, no to. To mógłbym się skusić. Proszę zobaczyć, jak pięknie Anita nasza pracuje łopatą. O proszę! Uwieczniona na filmie. Jak słyszycie, wszystkich zapraszałem do brudzenia się. Także usypujemy kibiców sporo, tak? Kibiców było sporo, ale w ogóle fajnie było, nikt na nikogo się nie obrażał, było naprawdę bardzo, no cudownie, atmosfera była niesamowita. Czekaj, bo ta górka nam wyszła taka mało okrągła, bardziej... A stać już tej ziemi, czy jeszcze? Tak, to była akurat mała spirala, to nie było jakieś takie wielkie, szczególnie właścicielka nie chciała, żeby to było jakieś coś wielkiego, także... To służy do twardej ziemi, a to służy... A tutaj, proszę bardzo, Anita jest uczona posługiwania się szpadlem. Teraz jak chcesz cokolwiek rzucacie, to... Koło. Była niedawno nawiedziona obornikiem. Zrobiliśmy taki prostokąt. To niektóre panie się mogą sobie pozórki ubrudzić. Więcej rozgóry. Ja powiedziałem, że się będziemy brudzić. Nie jest, tak? Można skorzystać. Ale mimo wszystko powiem wam, że bardzo chętnie, większość bardzo chętnie brała udział taki czynny, nie jakiś tam bierny, tylko naprawdę czynny. Zobaczcie, tam nawet w tej chwili ja trzymam w ręku buraka i ten burak, to jest taki jakiś stary, zachował się z zeszłego roku burak i ten burak, jego posadziliśmy tam całkiem z boku, on urośnie, ten burak. On urośnie, tylko dzonka mam w tej chwili, bo właścicielce nie powiedziałem, że tam jej burak rośnie. Będzie miała niespodziankę. I ten burak po prostu zakwitnie i wyda normalnie nasiona. Można je zebrać i będzie się miał burak. I to jest ten taki typ opolski, taki podłużny ten burak. Tak jest, do wyboru do koloru. Prawda jest tego typu, to jest ubornik. Proszę bardzo, nie bać się. Prawda jest tego, jest taka informacja dla wszystkich. Śmiało, panie się na ten chlebek rośnie. Najlepsze, Zaczynam na chwilę, powiem tak. Jedyne czego żałowałem, to tego, że nie wziąłem kapelusza żadnego. Spiekłem się normalnie nieziemsko, aż mi z nosa skóra schodzi. Anita się wyrywa. To na dole. Za długie. Na boki. Na boki lub do góry, nie? Aha, tu. Delikatnie. O. I tą, tylko tam, już tam zostawcie dziewczyny. Tylko tamta strona. O, tamta strona. Co? Trochę tu do nas. No, tak. Dawaj, Mateusz, dawaj. O, żony tą bryłkę wyciągnij. No, Mateusz też brał udział, jak widać. Czynny. No i dobra. Kolejny odcinek. Ja nie obrabiałem tych filmów, po prostu one są jak są, żeby na świeżo, na gorąco wam pokazać.
Ewentualnie zmontuję z nich jakieś takie jedno spójne wideo. To zamieszczę na kanale na YouTubie. Jaki sobie kto życzy? Ale to ma też znaczenie, że to był skończył wody, tak. Tak, ponieważ jeżeli chcecie mieć... Słuchajcie, to jest też... Tutaj taka uwaga jest dosyć ważna. Tak. Jak chcecie na przykład mieć więcej tych takich, co lubią słońce, po jednej stronie, po drugiej stronie więcej takich, co lubią cień, na przykład mięta, bazylia i te sprawy, to robicie rozciągnięte o w ten, z zachodu na wschód. Wtedy macie więcej tego miejsca, jest mniej tych tutaj stref przejściowych, a więcej jest stref ekstremalnych, czyli gorąca i chłodna. Natomiast jak zrobicie odwrotnie, to macie dużo stref tych takich przejściowych, dla różnych, większą ilość różnych ziół można posadzić, a z tych skrajnych są tylko dwie i to krótkie, takie małe, nie? W zasadzie. Także no to na razie. Nie będzie chciał zaraz uciekać, bo ja bardzo mocną energię mam w ręku. Drzewnicę akurat znaleźliśmy, pomocnika. Także... Widzicie, no to wszystko było przygotowanie akurat, nie? No to... I powiem wam szczerze, że... Ja w ogóle się nie przygotowywałem. To wszystko było po prostu... Na bieżąco, na gorąco przemyślenia i przy spirali to, no to co wiem akurat jak się spirale robi, to no jak ktoś wie, to będzie wiedział, to po prostu bierze i robi. Dlatego ja chciałem, jak widzicie, żeby jak najwięcej ludzi zachęcić do tego, żeby robili, żeby brudzili sobie ręce, bo wtedy organoleptycznie doświadczą tego, jak się to robi i każdy u siebie będzie mógł taką spiralę sobie bez problemu zbudować. To nie jest żadna chwilowa chęć. To znaczy chodzi tak, że jak rzucisz na wiosnę i posadzisz rośliny, to ci się mogą spalić te rośliny. Po dużo azotu. Nie? Na jesień rzucisz, tak. Poza tym mam Tu na czacie widzę, że ktoś napisał, że mam cechy przywódcy. Nie, daleko mi do przywódcy. Na wsiach stosują tak zwany poprzód. Po prostu wiem co jak zrobić. Zaraz tam jakoś lucernę, nawet grom. Później to po prostu koszą i to po prostu orzą, żeby to po prostu było jako forma nawozu. Ale kamieni mamy za mało na 100%. To jest wita. Bo wyjdzie duży okręt. Tak, i była kolejna runda po kamienie, z tym, że najpierw spróbowaliśmy zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądało. Na razie tylko tak. Trzeba było po prostu, zawsze sobie najlepiej tak zrobić właśnie, od dołu, rozłożyć, zobaczyć jak to mniej więcej nam starczy. Czy starczy nam tych elementów, czy nie starczy? Nie, dokładnie piąty element. Na dół idą zawsze większe, pamiętajcie. Te mniejsze to zostawiamy na górę. Dołożyłaś, to co no będę oponował, kurna. Potem mi znowu na skejpie nagadasz i... Jak będzie rosło, to będzie jeden zawsze. Tak, dokładnie. No, pięknie rosło, no nie. To jeszcze przyniesiemy. To jest podwójnie, no właśnie. No i tak widzicie, tym sposobem, wspólnymi siłami zaczął powstawać ślimak. Thank you.
pierwsze połączenie jakie jest, to jest prawo skrętne i lewo skrętne. Właśnie. Ponieważ one się uzupełniają. Właśnie. A tu na temat spirali rozmawiamy akurat. Jeśli ktoś się... I to, na razie. Na razie nie chcę tak sobie. To jest lewo. A na szczęście. Bazalcik. Tak, i na szczyt... Na razie mamy wyznaczone, już ilość kamieni mamy określoną i niech to sobie zostanie, jak przyjdzie reszta, już idzie reszta. Nie, on idzie na górę. Nie, tam na górę. Do góry idę. No tak, tam się przyglądają. Mamy sobie ser, my sobie posiedzimy i teraz popodziwiamy naszą postę. Posiedzieliśmy, popodziwialiśmy, przepraszam. Dobra, my już tu usypaliśmy górkę. Ja może tak siądę sobie tam, co? Zrobiliśmy już, rozłożyliśmy więcej kamienie, żeby patrzeć, ile nam tego trzeba tym kamieniem, tak? Jak to musi wyglądać. I teraz, to co najważniejsze, to te kamienie musimy nie bać się tego, bo sobie, można tu spokojnie stąpać po tym. Będziemy i tak stąpać. I po prostu bierzemy. Te kamienie sobie po prostu umijemy. Chodzi o to, żeby one dosyć stabilnie sobie siedziały. I ten ześlepienie. Ale od góry, chodź do nitka. Robimy to wszystko od góry. Chodzi o to, żeby te kamienie sobie tutaj tak siedziały, przepraszam. Żeby ta ziemia się trzymała razem z tymi kamieniami, nie? Raczej ważne jest to, żeby robić po kolei? Tak, tak. Kamień za kamieniem po prostu. Dobra, stawaj tu sobie. Nanieśliśmy kamienie, usypaliśmy górkę. Coś chce jeszcze? A po prostu zdaniu, czy wydaje ci się, że to ma znaczenie, że się zgodniono? A trzeba podważyć te kamienie? Tak? Nie, te są poszukane. Dalej. Anita już. Anita, po kolei robi Anita. Anita, osadzaj je na sztorc. Jak, tak? Osadzaj je tak na sztorc. To kiepsko. Wyrwałaś kielnię. Ja nie będę komentował tego. Ale nie, tamten był ważny w tym punkcie, ten kamień. Tak. On zaraz zaczyna... No zabrali kamień węgielny, no. Ze spiralią. I tak widzicie, osadzanie kamieni właśnie wygląda w ten sposób, że po kolei każdy kamyczek się w tej ziemi osada. One mają za zadanie po prostu przytrzymać naszą ziemię, trzymać ją mniej więcej tak w dydzach. Te są akurat takie nieduże i wystarczą spokojnie w razie spirali, bo to jest nieduża spirala. Ważne jest, żeby akurat te tutaj były na sztorc, bo kiedy one się zaklinują fajnie z tą ziemią, będą się trzymać. Dodatkowo te tutaj od południowej strony będą jeszcze się nagrzewać i dodatkowo ogrzewać będą tą ziemię, która jest tutaj użyta do tej spirali. Zawsze mam problem z tym, jak określić, która spirala jest która, w związku z tym biorę to na wyczucie, nie? Przy okazji tak, macie mini kurs, dokładnie. Ta spirala jest wzrastająca, w związku z tym... O, proszę bardzo, tak. I tak o to chodzi właśnie. Ale to jest taki... No i dobrze. No i później zaraz zobaczycie, jak będziemy sadzić rośliny. Tu się robi takie mini półeczki, na których po prostu się sadzi się sadzonki. Tu Agata stanęła z leczakiem. O, już jest sadzenie, odbywa się. Tu akurat lubczyk był sadzony z boku. Tutaj są bodajże tymianki albo macierzanki. Tu jest sałata. Nie? Także widzicie. W tych częściach, gdzie jest mniejsze nasłonecznienie, czyli od strony tak wschodniej, północno-wschodniej, sadzimy właśnie, akurat Mikołaj przywiózł ze sobą sałatę, pietruszkę, no to tą sałatę tam posadziliśmy, pietruszkę bardziej od zachodu, nawet południowego zachodu troszkę,
tutaj z tej strony południowego wschodu. Im wyżej, tak jak tłumaczyłem przy spirali, to tym bardziej te sucholubne, tak? Także tak to mniej więcej ma wyglądać. I sadzimy tą sałatę i nie sałatę, tam nawet szczypiorek. Tak, był bazylia, wiem, że była. Proszę, proszę, tu zapraszam. O, nie na moją dodatkę do niej. Chyba, że krótkie ręce, to tam. Artur, weź trzymaj, to była. Ja nie, tak. Koniec, jak tak wyszłać, nie co. Ja kamienie połkę. Gospodarze. Ale mała. Lecz to stanę, co trzeba. Tak to mniej więcej wygląda już posadzone. A i to jest akurat, to jest akurat na temat spirali, byłby koniec. Nie tego. Widzę, że nie wyszły mi zdjęcia, prześwietliły się zdjęcia już z gotowej spirali na sam koniec. Ona była jeszcze przykryta dodatkowo, tam sianem była wyłożona, tak? Zaraz wam pokażę ten film, bo to jeszcze tutaj widzę nam dwa bodajże filmy z początków biegania, z tych biegów właśnie, tych tańców szamańskich. Także to wam za chwilę tutaj też pokażę. Na temat tej spirali, będziemy mieli w ogóle zdjęcia tej spirali całej, bo ja się umówiłem z właścicielami, że zostawiam im mój adres e-mailowy, że za miesiąc i za dwa miesiące oni mi przyślą zdjęcia, żeby zobaczyć, jak to wygląda, bo wygląda. Tam wszystko im... Przepraszam, wytłumaczyłem się. Jak... To może pokażę wam jeszcze tutaj, skoro są te filmy nagrane, to niech będzie z tych biegów, z tych tańców. Tańce były w poniedziałek. To było tańce wieczorem. Tak. Bo tu jest zagęszczenie, a tutaj tu są... Oczywiście, słuchajcie, jak kogoś energia wyrzuca, wychodzi. Jak ktoś na początku nie ma zaufania, niech sobie spokojnie to czeka na zewnątrz. Jak poczuje, że go coś ściąga, wejdzie wtedy. Ja wtedy już nie będę mówił, mnie się nie należy pytać. Jak już taniec będzie trwał, ci, którzy nie weszli, a ci, którzy dołączyli, tak, mogą i tu... nie o jednym pamiętać. Wejść tak, żeby się nie zderzać. Tak, żeby się nie zderzać, bo tutaj te kręgi chodzą w przeciwną stronę. I to jest bardzo ważna sprawa przy tych tańcach. I trzeba uważać, żeby się nie zderzyć, jak się przechodzi, bo naprawdę tutaj jest taka energia, że po prostu albo wciąga do środka, albo wyrzuca na zewnątrz taką siłą odśrodkową wręcz. I my nawet chociaż zaczęliśmy tutaj w tym pierwszym kręgu, o tu wewnątrz, tu zaczęliśmy, później był drugi krąg tutaj, w drugą stronę, trzeci krąg był tutaj, w tą stronę i tu, gdzie stoimy, to był czwarty krąg, znowuż kobiety wyszły w tą stronę. I tak była mocna energia, że jeszcze później wyrzuciło nas na zewnątrz piąty krąg dodatkowy, bardzo szybki krąg, bo to taki jest naprawdę, tam się bardzo szybko biega, to nawet tam nas wciągnęło i tam biegaliśmy. Tylko to już było wieczorem, to już tego tutaj nagrania nie ma. O, no proszę. Przy okazji, nie widziałem tego filmu, dopiero go, pierwszy raz też go teraz w tej chwili oglądam. Tak, jeżeli za dużo energii przy tym tańcu, jeżeli za dużo energii właśnie się przyjmie w siebie, to po prostu trzeba wyjść na zewnątrz, całkowicie tam, gdzie wszyscy biegają i kucnąć, albo usiąść i uziemić się, rozładować i rozluźnić się całkowicie. Tutaj widzicie, Maciej zaczyna już chodzić. W tą stronę właśnie ten krąg się porusza. Ten drugi krąg natomiast, który jest tutaj, o, tu dalej, porusza się w drugą stronę, w przeciwną stronę, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. I mężczyźni się poruszają w przeciwną stronę do wskazówek zegara, natomiast kobiety poruszają się zgodnie.
ze wskazówkami zegara, z ruchem wskazówek zegara, tak? Pierwszy raz, powiem wam, pierwszy raz brałem w ogóle udział, to jest drugi akurat jeszcze filmie. Tutaj też będzie troszeczkę coś nie coś. Może będzie kawałek widać jak chodzimy. Pierwszy raz brałem udział w tym, w tych tańcach i mówię, powiem wam, niesamowite przeżycie w ogóle, niesamowita energia. No użyję jednego słowa niesamowite. A tu widzę, aha, będzie jeszcze jeden filmik i tym ostatnim właśnie będziemy. Tu trochę było muzyki do takiej, do medytacji, do wyciszenia. Tak, o i to już był ten właściwy, zaczynał się już ten właściwy taniec. Także zauważcie, nie wiem czy wy zauważacie to w tej chwili, jaka tu już jest taka skupiona energia. Na czacie padło pytanie, dobra. Tubylcy się do nas nie przyłączali. Wręcz było przeciwnie, okej, dobra, musiałam je skamerować. Mikołaja wszystkich. Tubylcy byli przerażeni, nie wiem czy przerażeni. Tam były takie jakieś babki, które coś tam gadały na nasz temat. Wzięli nas za świru. Chyba tak. Pierwsza wchodzi bodajże Marta w tej chwili. Marta tak, o Marta widzicie i Marta idzie zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Dobra, dzięki, ja się z tłumie nie ukryję, no raczej nie, tym bardziej, że na czerwono jeszcze byłem ubrany. I tu już idzie Rysiu, dalej we wewnętrznym kręgu już idzie Rysiu, nie? I on idzie już takim, każdy idzie tutaj trochę innym tempem, te kręgi będą szły tak właśnie innym tempem. Grunt to pozytywna energia właśnie, dokładnie. I powiem wam, może na początku się nie łapie jakiegoś tam takiego transowego przeżycia i w ogóle, ale z czasem, jak zaczyna się tak wdrażać w to chodzenie i coraz więcej ludzi chodzi i tak się idzie po prostu w tym wężyku, że tak powiem, to no niesamowicie, to co się dzieje, to jest po prostu niesamowite przeżycie i się doznaje takiego transu. My, przepraszam, no my biegaliśmy tam 2,5 godziny, naprawdę. Na początku jest luz, widzicie, na razie luz, na luzie jeszcze wszyscy idą, taki naprawdę. Ale później to już po prostu... Trzy i pół godziny, tak razem wszystko trwało 3,5 godziny, z tym, że no, ja biegałem 2,5 godziny. Ale to ja nigdy w życiu 2,5 godziny nie biegałem, także. I to się tak powoli swoim tempem zaczyna rozkręcać. Rozkręca się, rozkręca.
Po pewnym czasie w środku chłopacy to normalnie zaczynają takie naprawdę wygibasy robić. Zresztą tu dziewczyny tak samo. W tych kręgach żeńskich. Widzicie, Maciej chodzi tutaj dookoła i wybiera po prostu tych, którzy mają wchodzić do kręgów, nie? Klepie tam w bramie. Czemu miał służyć taniec w kręgach? A to zapytajcie się jutro w czasie audycji Macieja. To on wam dokładnie wytłumaczy, o co w tym wszystkim chodzi. Ja nie będę się tutaj wdrażał. Maciej wam wszystko najprawdopodobniej powie, także... No i zresztą były zdjęcia robione, wszystko było robione nawet później już całkiem wieczorem, jak słońce już zaszło, już było ciemno, to były robione zdjęcia z tym naświetlaniem tam chyba 10-sekundowym. Niesamowity widok. Bardzo fajnie to wszystko wyszło. No i rytm bębna teraz się zaczyna. I później jest taka, zaczyna się dziać taka po prostu historia, że energia was po prostu niesie, jak w czymś takim będziecie uczestniczyć. To energia po prostu ludzi niesie. To nie zastanawia się nad niczym, tylko się po prostu biegnie. Biegnie, tańczy, figury się, naprawdę wszystko, co tylko można. Taka dynamiczna medytacja. Tak, ten wysoki czerwonym to ja, za Rysiem zaraz, o. To już byłoby na tyle. Pokażę wam, w którym miejscu to jestem ja. O tu. Tu jest Rysio w żółtej koszulce w czerwonej czepeczce, a tu jestem ja, także... No porównanie dosyć spore jest, to jest różnica, tak? Między koło a Rysiem. Ale było fajnie, naprawdę było fajnie, także wrażeń multum. Ja wróciłem do domu, także siadłem i po prostu nie potrafiłem się odnaleźć. W ogóle to większość czasu chodziliśmy na boso, tutaj te tańce były na boso, jak zauważyliście. Mi się w ogóle bardzo mocno w stopach pootwierały tutaj czakry przy tym tańcu od tego i bardzo dobrze, bo powiem wam, do tej pory jak prowadziłem program, to musiałem siedzieć w skarpetach i to nieraz w podwójnych skarpetach, a w tej chwili ja po prostu mam takie coś, że ja siedzę, zimna podłoga, a ja mam gorące stopy. Także no jest to efekt taki uboczny, że tak powiem. I to się tak dzieje i to faktycznie tak działa. Zresztą ja wam powiem więcej. Wróciłem do domu na boso. Tak, tutaj padło na czacie. Dokładnie, ja wróciłem do domu na boso. Nie byłem w stanie po prostu jechać w butach, bo ja w tej chwili w skarpetach, w butach nie bardzo mogę chodzić. Ja muszę raz dziennie, rano robię tak, że wychodzę sobie po prostu na taras i z tarasu na bosaka wchodzę na ziemię i postoję trochę na ziemi, dopiero jest mi fajnie, dopiero jest mi lżej. Także zostaje takie coś. Jak w pracy jestem, to ściągam po prostu buty i siedzę na boso.
Także, ale fajnie, fajnie, naprawdę. Było super. Także jak widzieliście, chociaż to było niewiele, to był tylko skrawek akurat tego wszystkiego, bo i przeżycia, i to wszystko. No przede wszystkim relacje, jakie się pozawiązywały, znajomości, jakie się potworzyły, to są przyjaźnie, to naprawdę, bo to z tego powstają przyjaźnie, z takich rzeczy i to zostaje takie coś do końca życia. Także bardzo było bardzo, bardzo pozytywnie. Przy następnej majówce zachęcam wszystkich, bo po prostu jest czar. Także na dzisiaj, kochani, to będzie tyle. Spotkamy się za tydzień. Ja wam za tydzień zrobię program na temat wody. Bo ja mówiłem o siedlisku, albo może zrobimy też inaczej. Opowiadam wam to, co opowiadałem w czasie majówki, jak to siedlisko założyć, bo to taka była kompleksowa dosyć wiedza. Tylko że widzicie, no najgorsze jest to, że tutaj przez kamerę ja wam nie mogę pewnych rzeczy unaocznić. Przepraszam, pewnych rzeczy pokazać, bo to dobrze jest na przykład glinę wziąć do ręki, tak? Kulkę glinianą, dobrze jest wziąć do ręki glinianą i wtedy wiadomo, co to jest, jak ta glina wygląda, czym ona się charakteryzuje. I to właśnie było tam, że były na przykład zajęcia, pokazałem, jak zrobić te gliny, jak to wszystko wygląda, także... Jest to o tyle fajniejsze, że ten kontakt bezpośredni pozwala po prostu na dużo więcej. Nie? No ale mimo wszystko było bardzo fajnie. Ja tam sobie chwalę. Dobra, kochani. Na dzisiaj wystarczy, bo dzisiaj to był taki program po prostu na świeżo. W związku z tym, że były przeżycia i to dosyć spore. Trzeba było się nimi podzielić. To będziemy powolutku sobie tutaj kończyć. A ja zapraszam za tydzień. Teraz nie wiem, czy jutro jest program Macieja. Musicie... Aha, mapa Polski. Aha, no tak, słuchajcie. Zrobimy taką rzecz, że startujemy ze stroną. Właśnie taką moją stroną, że tak powiem. I... Na tej z mojej stronie będziemy taką inicjatywę robić, zawiązujemy taką inicjatywę. Ja podam adres tej strony przy okazji i będę już podawał, powiedzmy, na tym, na Facebooku. I startujemy z taką inicjatywą właśnie, żeby na mapie Polski pozaznaczać, gdzie kto jest chętny do tego, żeby go nanieść na tą mapę faktycznie. I ktoś, kto zakłada takie siedlisko już w tej chwili, bo są tacy ludzie, którzy robią takie siedlisko. Ja jestem między innymi taką osobą i tam i u nas będzie to zaznaczone, tak? I ludzi chętnych, powiedzmy, którzy mają na przykład ziemię i chcą, żeby do nich razem przyjść, że można do nich przyjść, powiedzmy, kupić od nich tą ziemię, czy w jakiś inny sposób tam się z nimi dogadać, to będziecie musieli po prostu się dowiedzieć, tak? I budować te swoje siedliska tak samo. To wszystko wypłynęły pomysły po prostu we wtorek, w czasie naszego spotkania rannego i wieczornego później, w czasie omawiania tego wszystkiego, że właśnie potrzebne jest coś takiego, żebyśmy my się mogli ze sobą swobodnie komunikować, żebyśmy mogli się ze sobą łączyć, żebyśmy mogli nawiązywać te relacje ze sobą, tak? Nawet jeżeli nie spotykamy się na co dzień ze sobą, to i tak jesteśmy, wiemy, że jesteśmy niedaleko siebie. Tak jak Mariusz mieszka niedaleko Inowrocławia, to jest, dla mnie to jest 200, powiedzmy, 50 kilometrów jazdy. To jest 2,5-3 godziny jazdy, tak? Czy tam, no, 4, powiedzmy. I jesteśmy już i rozmawiamy i już coś robimy na przykład. Sadzimy na przykład rośliny albo coś, wymieniamy się pomysłami. I to jest super sprawa, że wiemy, że koło nas, gdzieś niedaleko, jest ktoś, kto równie dobrze może też do nas przyjechać i od nas coś się nauczyć, coś podejrzeć, coś nawet jakiś pomysł podsunąć, bo zobaczy coś swoim okiem i to jest takie właśnie fajne coś.
taki pomysł będziemy realizować. Zresztą o tym wszystkim, to jeszcze wszystko się wyklaruje w tej chwili, bo majówka się skończy, już wszyscy powracają z majówki, my tu jeszcze wszystko ustalimy co i jak. Ale to jest ten pierwszy pomysł, ten najważniejszy taki, który właśnie będziemy rozwijać. Plus jeszcze ten barter taki nasz, czyli wymiana bez pieniędzy, to też będziemy chcieli rozwijać z tego względu, że będziemy chcieli położyć taki nacisk na to, żeby w siedliskach swoich można spokojnie produkować sobie coś tam i wymieniać się z kimś innym za coś tam innego, tak? To wszystko w tej chwili będzie realizowane i to wszystko w tej chwili właśnie będziemy startować z takimi rzeczami. Także ja mam nawet tą swoją, czekajcie, to bym musiał chyba na Skype'ie uruchomić. Mogę wam podać, tylko że no, nie ma sensu znowu, żebym ja wam podawał adres strony internetowej, jeżeli to jeszcze nie ma tam artykułów powpisywanych i tych wszystkich rzeczy. My to w tej chwili przygotujemy. Ja przypuszczam, że z Jackiem będę się jutro kontaktował i wtedy sobie na spokojnie to wszystko ładnie ustalimy i zrobimy. Tak, żeby już tam coś było zamieszczone. Momencik, ja zaraz tutaj. To mi zeszło. I to jest ekoświat.org, to będzie taka strona. To wam mogę wam podać ewentualnie ten adres. ekoświat.org. Tylko że no na razie na tym ekoświat.org nie bardzo cokolwiek będzie. Ja akurat dopiero co wróciłem, majówka się kończy, ona jeszcze tam trwa powiedzmy. I dopiero będziemy zamieszczać te artykuły. Ok, także troszeczkę cierpliwości jeszcze, dobrze? Miejcie troszkę cierpliwości, trochę wyrozumiałości, a naprawdę wszystko już niedługo nam wystartuje ładnie. Ja po prostu muszę poumieszczać tutaj na stronie troszeczkę artykułów. Są osoby chętne i pomocne, które zaoferowały się, że mi pomogą w tym, także tu nie ma jakiegoś takiego wielkiego ciśnienia. Nie? Będzie dobrze. Także i tam będzie ta mapa tak samo i tam będziemy mieli ogłoszenia, żeby można było się ogłaszać, że ja robię to i to na przykład, albo jestem tu i tu. Tak samo słuchajcie, na naszym głównym forum, które już w tej chwili przecież funkcjonuje, można by założyć taki wątek nawet, osobny jakiś taki, nie wiem, znajomości czy ogłoszenia, czy coś w tym stylu i tam się ogłaszać, że słuchajcie, ja jestem tu i tu i na przykład chcemy budować na przykład to i to, tak? Albo w tej miejscowości i w tej miejscowości. Czy jest ktoś gdzieś tutaj obok, zaraz, czy coś. I zawsze można się w ten sposób wyszukiwać. Także proponujemy też, żeby takie coś robić nawet na tym forum i na barterze tak samo będziemy mogli się ogłaszać. Także żebyśmy się zaczęli łączyć ze sobą. Nie, 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 już, nie już tylko jedni tacy, wiecie, osamotnieni, przed ekranem monitora gdzieś tam siedzi ktoś i słucha, tylko już zacząć robić tą sieć taką, że wiemy, że aha, gdzieś tu za miedzą jest gościu, aha, tam jest taka kobitka, tak, i ona robi to i to. Dobra, super. Na początek na przykład my z Mariuszem ustaliliśmy, że my się będziemy wymieniać. On zaproponował, że możemy od niego parę drzewek powiedzmy jakichś tam dostać. Ja tam w ramach wymiany też mu jakieś tam pewnie drzewka zawiozę, ewentualnie jakieś tam kamienie, bo jemu będą potrzebne, tak? I słuchajcie, i to jest właśnie w ten sposób, niech to działa, niech to zacznie w ten sposób funkcjonować. Ci, co są najbliżej siebie, niech właśnie w ten sposób zaczną ze sobą współpracować. Wymieniać się, bo to o to chodzi, o tą współpracę. To jest taka najważniejsza rzecz, która wydaje mi się z tej majówki wynika i to, żebyśmy pracowali nad budową dla siebie tych siedlisk, tych w ogóle miejsc takich, w których będziemy mogli spokojnie osiąść na przykład w pewnym momencie, bo zauważycie, że będzie dookoła nas wariactwo, będzie młynek, tak? I teraz w związku z tym będziecie potrzebowali takiego miejsca, żeby się z tego młynka wyrwać, wydostać, połączyć się z naturą, połączyć się z ziemią,
uziemić się przede wszystkim, tą energię ziemi w siebie zaabsorbować, żebyście nabrali tej stabilności, żebyście nabrali przede wszystkim tego takiego, jak to powiedzieć, twardego stąpania po ziemi, tak? To jest na dzień dzisiejszy taka dosyć bardzo ważna rzecz. I to jest ten pomysł właśnie z tą mapą i z tymi ogłoszeniami, żeby nie bać się, żeby wychodzić, że dzięki temu właśnie spokój, złapiecie ten spokój, ten wewnętrzny taki, taką równowagę i zobaczycie, że uda nam się w ten sposób przejść. Te wszystkie przemiany, które mogą być nawet burzliwe, dla nas nie będą wcale burzliwe, tylko dla nas właśnie one będą spokojne, harmonijne i z tą harmonią i z tym spokojem my je przejdziemy, zobaczycie. Ja w to głęboko naprawdę nie powiem, że wierzę, ale no, widzę to, po prostu to widzę. Dobra, to by było na tyle na dzisiaj. Za tydzień, jak mówię, za tydzień troszeczkę Wam opowiem, częściowo Wam opowiem to samo, co było na majówce, troszeczkę może to rozwinę. Jestem optymista, tak, ja jestem optymista, ja, może ktoś powiedzieć, że jestem niepoprawny optymista, to prawda. Pozytywne myślenie jest dla nas w tej chwili najważniejsze i idziemy do przodu i będziemy realizować. Także dziękuję za to, że mnie oglądaliście. No i zapraszam za tydzień. I zapraszam oczywiście jutro też. Przypuszczam, że jutro Maciej będzie miał program, bo już chyba wróci. Tak mi się wydaje. No nie jestem pewien na 100%, słuchajcie. Także proszę Was, żebyście się dowiadywali, nie? Patrzeli, czy faktycznie będzie program jutro, czy nie będzie. Ja też będę jutro patrzał, bo chętnie bym posłuchał Macieja. Także, a dzięki, zarażam pozytywną energią. I to jest moje zadanie na dzień dzisiejszy. Także dobrej nocy, kochani, i widzimy się za tydzień. Okej? Bądźcie dobrzy. Proszę bardzo.